Cześć, witajcie. Kolejny poniedziałek, tym razem padający. Nareszcie pada, bo myślałem, że wszystkie odcinki już będą na słonecznie. A że w czasie deszczu dzieci się nudzą, a my akurat nie. Zapraszamy Was do Miłakowa, tam gdzie mieszka teraz brat Kordian Schwarz, ten od takiej wielkiej ryby, którą ciągną spod bramy ryby do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, żeby powiedział nam, gdzie znaleźć Boga na wakacjach. Ostatnio pytaliście mnie na koncercie w Gieczwałcie, co ty żaruwa ma z tą kawą? A ja mówię, latto na bogatto. A więc słuchajcie, dżingiel i jedziemy. Pokój dobro. Dostałem pytanie, gdzie w wakacje można spotkać Pana Boga? I chciałem powiedzieć Wam, że jeżeli człowiek tak naprawdę się postara, to może go spotkać wszędzie. Jest wiele osób, które w wakacje nigdzie nie wyjadą i nie muszą nigdzie wyjechać, żeby spotkać Pana Boga, ponieważ Pan Bóg działa wszędzie tam, gdzie Ty jesteś. Posyła swojego ducha do Twojego wnętrza i możesz go odkrywać, wykonując nawet najprostsze rzeczy. Jeżeli Ci szef nie dał wolnego i musisz, nie wiem, paść kozy albo kury, albo pracujesz w fabryce, to tam też możesz spotkać Pana Boga. Jeżeli tylko zamkniesz oczy i przez chwilę posłuchasz, jak w rytmie Twojego serca Pan Bóg gra najpiękniejszą muzykę, muzykę miłości. Pokój dobro. Lubię takich szalonych gości. U nas nadal pada, a tu gościu petarda. Tak, brat Kordian, poza tym, że jest petardą, to jeszcze organizuje festiwal Siedem Aniołów. Przyłączcie się do niego. Może też tam u niego będzie padało. Może też będzie tyle deszczu. I trzeba będzie rozłożyć nad nim parasol, żeby nie zmógł. Tymczasem zasubskrybujcie kanał Lednica 2000, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i śledźcie naszą trasę koncertową, co byśmy się spotkali przy najbliższej okazji. No tak, zróbcie to. Do zobaczenia. Pa.